Przez długie lata staliśmy przed takim diabelskim wyborem. Bardzo wielu rodziców stało przed takim wyborem: albo praca, albo rodzina, albo kariera, albo dzieci, albo studia, albo dzieci. I to był wybór, który stanowił jednocześnie podstawową przeszkodę przed właśnie posiadaniem potomstwa a z drugiej strony przed samorealizacją, samorealizacją przede wszystkim kobiet. Dla Rządu Prawa i Sprawiedliwości ta sprawa jest priorytetowa. Wszystkie nasze działania prowadzą do tego, aby można było pogodzić aspiracje zawodowe z rodzicielstwem, ale także aby rodzicielstwo nie zamykało drogi do realizacji swoich marzeń, marzeń bardzo często właśnie zawodowych. Pogodzenie ze sobą tych dwóch wymiarów jest bardzo niełatwe, zwłaszcza dla pań, zwłaszcza dla kobiet, zwłaszcza dla mam. I dlatego nasz program, bardzo szeroko zakrojony program żłobkowy. Tutaj w Sówczynie wybudowaliśmy przy współudziale także gminy żłobek i przedszkole. Ten nasz program właśnie ma na celu Pogodzenie tych dwóch ról, roli mamy w domu i pracy zawodowej. Wiemy doskonale, że bardzo często rodzice pracują niejako na dwóch etatach, a zwłaszcza mamy, zwłaszcza kobiety. Tak przy okazji to drodzy panowie, mężowie, też moglibyście czasami, częściej może niż do tej pory pomóc w odprowadzeniu dziecka do przedszkola czy do żłobka, bo... Nasze kobiety, nasze mamy, nasze panie pracują częściej niż my, niż mężczyźni na dwóch etatach. I właśnie po to, żeby ułatwić tę pracę, ułatwić godzenie marzeń, zwłaszcza kobiet, zwłaszcza pań, staramy się zdecydowanie rozwinąć nasz program program żłobkowy, program przedszkolny. I najlepszym dowodem na to, jak szeroką, jak szerokim jest programem, jest ten program, niech będzie liczba miejsc, która w żłobkach przekracza już dzisiaj 200 tysięcy. To gigantyczny skok w porównaniu do tego, co było jeszcze w czasach naszych poprzedników. Ale jest jeszcze coś jednego, szczególnie dla mnie ważnego, ciepłego, sympatycznego i dobrego, co usłyszałem tutaj przed chwilą, rozmawiając z władzami tej gminy. Otóż. Gmina Dębno wcale nie tak bardzo blisko Krakowa. Trudno powiedzieć, by była podkrakowska. W powiecie brzeskim to jedna z tych gmin, do której dzisiaj więcej osób się sprowadza niż stąd się wyprowadza. Zapytałem pana wójta władze gminy, jak to jest możliwe i kiedy ten trend się rozpoczął. Ten trend się rozpoczął niedawno. I usłyszałem, że rozpoczął się dzięki inwestycjom, dzięki temu, że do tej gminy trafiły takie inwestycje jak nowe drogi, właśnie nowe żłobki, żłobek, przedszkole, inwestycje wodno-kanalizacyjne i szereg innych, także sala gimnastyczna. To wszystko jest niezwykle ważne, bo ono, to świadczy o tym, że dla nas inwestycje w Polsce lokalnej Polsce za rogiem, tej Polsce, którą każdy z państwa widzi, i ogląda na co dzień, są podstawowym priorytetem. I wierzę głęboko, że tak właśnie będzie od teraz, że i te wielkie inwestycje, jak Mierzeja Wiślana, droga wodna przez Mierzeję Wiślaną, które świadczą o naszej geopolitycznej wizji i o dążeniu do pełnej suwerenności gospodarczej, ale także, a może nawet w szczególności te małe inwestycje, małe, a zarazem wielkie dla takich gmin, jak właśnie gmina Dębno, to wielkie i ważne inwestycje. Dla takich sołectw, takich wiosek jak sówczyn to wielkie i ważne inwestycje, że one wszystkie przyczynią się do pogodzenia tych dwóch wspaniałych ról: roli e, mamy i ojca, roli matki, roli rodzica. I ról zawodowych, bo przecież ogromna większość kobiet, ogromna większość mam, pracuje. I pracuje, tak jak powiedziałem, na dwóch etatach. Drodzy Panowie, pomóżmy w tej ciężkiej pracy Waszych żon, Waszych mam, sióstr, kobiet, pań, wszystkich Polek. Pomóżmy im w tym, bo od tego zależy przyszłość Polski. I dlatego. Te nasze inwestycje mają wszystkim polskim paniom w tym pomagać i będziemy dalej je robić we wszystkich zakamarkach, we wszystkich zakątkach Polski. Będziemy je robić, bo dzięki temu wierzę, że Polska będzie krajem równych szans, krajem sprawiedliwym i krajem, który rozwija się na pożytek wszystkim dzisiaj, a także na pożytek przyszłym pokoleniom. Dziękuję.